Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich Państwa tutaj na naszym spotkaniu. Na naszym spotkaniu, które wywołane zostało sytuacją, która rozwija się w tej chwili w Polsce i na świecie, ale zwłaszcza w Polsce. Naszym hasłem tutaj dzisiejszego spotkania jest krótki tekst, który zapisany jest tutaj na tych naszych plakatach. TVN i Tusk nie zamknie nam ust. I trzy razy to powtórzmy. TVN i Tusk nie zamknie nam ust. Proszę Państwa, to wywołane zostało sytuacją taką, że TVN wypisał sobie kilka sformułowań, których nie życzy sobie, żeby dziennikarze Gazety Polskiej szczególnie używali. Że jeśli będą używali, zostaną zasądzeni w sądzie i to grozi wysokimi odszkodowaniami. Bo z tego stąd zrobiły się protesty. Pozwolę sobie tutaj odszukać te trzy. Te trzy teksty, które wymienione są jako niebezpieczne dla naszych dziennikarzy. TVN kłamie. TVN podaje informacje, które chronią Putina. Trzecie. TVN ukrywa prawdę o katastrofie smoleńskiej. Publikacje TVN są zmanipulowane. Więc dziennikarzom Strefy Wolnego Słowa, czyli Gazety Polskiej, Tygodnika i innych w niebezpieczeństwie, że mogą być zasądzeni, bo wiadomo, w Polsce sędziowie, zwłaszcza Sądu Najwyższego, są niezawiśli i ich decyzje mogą zostać nienaruszone i stąd te protesty organizowane. Jesteśmy pierwszymi chyba tutaj ze Strefy Wolnego Słowa Gazety Polskiej, którzy takie coś organizowali. I teraz proszę Państwa, przede wszystkim wypada nam się przedstawić. Bocheński Klub Gazety Polskiej. Takich klubów na świecie i w Polsce jest około 500. Większość w Polsce. Te kluby różne są. Duże, większe. Mają różne tam zasługi już. My też mamy tu zasługi dla rejonu i dla Bochni, i dla Polski, bo jest 5 lat. Mniej więcej w tym składzie, z tym banerem realizujemy wytyczne naszego kierownictwa w centrali. Kluby Gazety Polskiej są stowarzyszeniem które działa w myśl trzech słów, które są w historii Polski zawsze bardzo ważne. Bóg, honor, ojczyzna. Niektórzy przypisują nam i do nas się nie bardzo chcą przybliżyć, również niektóre organizacje bocheńskie, bo wy zajmujecie się polityką. Nie, my nie zajmujemy się polityką. My się zajmujemy tym, co wynika z tych trzech słów. Bóg, honor, ojczyzna. Chcemy pomóc naszemu krajowi, naszemu rządowi, który ma duże sukcesy już drugą kadencję, aby dalej rządził tą Polską, bo inaczej
proszę Państwa, to chyba wszyscy wiedzą, jesteśmy w momencie przed tymi wyborami. Wobec tej tragicznej wojny na Ukrainie, gdzie ten nasz prześladowca, który wymordował nam tyle elity, tyle ludzi w historii naszej, zwłaszcza w historii ostatniej wojny, on teraz stara się zamordować naród ukraiński. Robimy wszystko, żeby temu narodowi pomóc. Naród ukraiński na pewno się zrewanżuje. Tą wojnę musimy my wszyscy wygrać. Są kraje, które uważają, niektórzy tacy jak ten pan Putin, tu wypisany, że mamy na zachodzie przyjaciół, które dbają od nas od lat. Nieprawda. Gdybyśmy mieli przyjaciół, to by dawno więcej broni z Niemiec było na Ukrainie. Nie ma. Teraz Unia Europejska nas prześladuje. Nie chce dać pieniędzy nam, które nam się bardzo należą statutowo i pod innymi względami analizując sprawę. My okropne wydatki robimy ze względu na wojnę w Ukrainie. Pomagamy. Nasz naród przyjął ogromną rzeszę ukraińskich rodzin. I nic za to wprost prześladuje się nas za rzekome niedotrzymywania pewnych zasad. A tu co się okazuje w Unii? Korupcja tak straszna, przekupstwo odkryte teraz, że jak można od nas żądać czegoś więcej niż my tutaj w Polsce dajemy. Więc proszę Państwa, i w tej sytuacji cenzura, która by nastąpiła tak, jak tutaj powiedzieliśmy, grozi nam całkowicie, grozi właściwie naszej niepodległości i wolności naszego narodu. Jeśli można, ponieważ głosu troszkę mi brakuje, ja poproszę tutaj pana doktora Wojciechowskiego o kilka słów. Jego w tym kierunku proszę.